Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Easy Android. Dzisiaj pokażę Wam sposób na usunięcie blokady, pinu i tak dalej, jeżeli go zapomnimy. Przykładowo to jest nasz pin, który źle wpisaliśmy, ale jak się pozbyć takiej blokady bez zbędnych kosztów serwisowych i tak dalej, to już w tym odcinku. Zapraszam. Sposób to ostatnia deska ratunku, jeżeli nie mamy konta Google ani internetu. Tak więc nie możemy sobie tego hasła ani pinu zresetować. Tak więc tutaj należy się pogodzić z tym, że utracicie wszystkie dane i niestety oczywiście bez możliwości ich odzyskania. Jest to bowiem sposób, który tracicie wszystkie dane, tylko te na SIM zostają, więc tutaj trzeba się zastanowić, czy na pewno to chcecie zrobić. Na samym początku należy włączyć nasz telefon. A następnie przytrzymać trzy przyciski na naszym telefonie. Jest to bowiem głośność głośniej ciszej, przytrzymujemy, głośnik home oraz głośnik włącz telefon. Czekamy, aż się pokaże nasz napis telefonu, a następnie postępujemy zgodnie z poradnikiem. Naszym oczom powinna ukazać się konsola naszego systemu, w tym wypadku oczywiście jest to Android. I tutaj potrzeba chwilkę czasu, aż załaduje nam się cały ten mechanizm, algorytm naszego Androida. Gdy wszystko się załaduje, przechodzimy na... tutaj rządzimy się teraz tymi dwoma klawiszami góra-dół i przechodzimy na Wipe Data Factor. Przechodzimy do okienka Yes, naszymi tutaj klawiszami. I automatycznie nasz system powinien usunąć wszelkie dane. Następnie klikamy Reboot System Now i oczekujemy, aż telefon się włączy. I w tak oto magiczny sposób pozbyliśmy się całych naszych danych. Wprowadzimy teraz PIN, który nam producent, znaczy wydawca karty zatwierdził. Teraz przechodzimy w konfigurację Androida. Pomijamy kroki wszelkie. Jeżeli nie chcemy weryfikować konta, klikamy Dalej. I w taki oto magiczny sposób pozbyliśmy się naszego zabezpieczenia.